Dzień numer trzeci, zaczynamy od wciągania tego gwintów i policzonego zestawu, żeby to skręcić. Nie rusza się. Prawdopodobnie złożyłem, więc jest git. No. Dzisiaj vlog będzie chyba najciekawszy ze względu na to, że lecę na Czechy, do miejscowości Nachód. Zbliżam się do zjazdu na tam są te wakacje zagraniczne, lecę samemu w Czechy, ja pierdzielę na rowerze. Ten rower to Skermit, tak go nazwałem kiedyś. Tak zostało, się nie będzie mijać. Zwolnię. No tak, było Goldik. Tam jest góra. I jak chcę górę kończyć, to trzeba się granica, ja na granicy stanę i... A tam jest teraz na granicę i nagram wam ten wjazd na jednym kole do Czech. Czyli to, co bardzo chciałem nagrać od pół roku. I obiecałem kilku osobom, że to nagram. Schowam telefon, żeby się nie zabić i jadę. I no tam ten wjazd to nie ten. Tutaj mam znak na Pragę. Ach, kurczę. Muszę wolę połamać, ale lewo mi telefon. No i traktor skręca. O, fresh logistic. Dobra. Myk. AMG. Tu jest Shell. Za Shellem jest granica i zaraz wam pokażę. Tu jest granica. I patrzcie, jaki widok się rozprzestrzenia. Tam jest rozprzestrzenia, rozpościera. Sorry. No, jadę teraz do sklepu, tu jest granica i ten widok. I lecimy do Nachodu. Nachód jest tutaj, z kilometr stąd. Niedaleko, ale... Chcę móc powiedzieć pełnoprawnie, że byłem w Czechach rowerem. No, to jadę tam, kamerkę założę, wjadę na kole do Czech i ją ściągnę. Bo nie chcę z nim jak debil. When you feel the world is over, when you say you're feeling lonely, if you ever need a shoulder, you know where to find me. Szybko nie obsługuję mojej karty i muszę wrócić wymienić kasę. Patrzcie, drogę zrobili pasem, zapomnieli ty. Pozdrawiam akcja. A ja lecę już dalej do Nachodu, do miasta, bo niby jestem w obrębie, ale to jest Aksierac, czyli jestem na obrzeżach. Lecę w miasto. Na chwilę, ale lecę, żeby być, żeby mam coś nagrać do vloga. Trochałem dalej do Nachodu. No i ostrość nie łapię. Kupiłem z takim bułeczki. W sklepie Penny chyba. Są takie tutejsze bułki, nie? W Polsce tego nic będzie. Bardzo smaczne w sumie. Nie jakieś czekoladki, inne takie drobne rzeczy. Mogliście zauważyć, jestem już w mieście, w Nachodzie, gdzie bardzo chciałem tutaj jechać. Są tory. Będzie działka Marcela, tu mam wkraczał, nie będę. Zjeżdżam. Jadę w miasto. O, czy to są schody? Ja. Szukamy rynku, żeby wam go trochę pokazać. To nie jest to rynek, ten taki praski, ten taki ładny. Byłem tu kilka razy, ale za cholerę tu jeździć nie wiem jak.
Jak kogoś środa wkurzała warszawska. Tutaj mają wszędzie warszawską. Tylko mają te drobniejsze kamyczki, ale mają ich więcej. Nie czuję zbytnio, że jestem w Czechach. Tak szczerze. Proszę bardzo, rynek. Tam dalej jest zamek. Jak będzie ładna gdzieś. Znaczy jak będzie gdzieś ładna droga, tam pojadę. Przed chwilą jechałem na kole z ulicą i dwójka dzieci mi napadło i coś tam nauczysz mnie. Powiedziałem, że nie rozmawiam w waszym języku, nie? Bym wam pokazał, ale nie umiem po waszemu. Następnym razem wyjadę z nich do takich po angielsku. Jak umiem, to mi pokażę to Willy. Fajnie, że młodzi mają zajawkę, nawet nie tylko w Polsce. Ja kupiłem jakieś batoniki w sklepie i teraz sobie je zjem. Mam w ogóle plecak z Discovery. Jeszcze unboxing takiego czegoś. Nie wiem dlaczego to kupiłem, ale to kupiłem. Jest to batonik z tymi orzechami połączony jakimś alkoholem. Chyba. Taki posmak jest. No ale czy mi to sprzedali, czy raczej nie będę jeździł krzywo. No i robi to firma Orion, bardzo dobra. A w ogóle nie wiem cukru, więc w Czechach nadrabiam cukier z całego lipca. Nie, mam bardzo ładny widok. Nie powiem. Ja jem i lecimy w miasto dalej. No i zaraz wracamy do Polski. Mówiłem sobie, że nie pojadę na zamek, kłamałem, pojechałem, na dole tu mieli jakieś niedźwiedzie. O, jest. Ty. Patrzę widok i na drugą stronę, gdzie jest panorama miasta. Sorry, że cicho gadam, ale nie jestem u siebie. Jakoś nie wiem, jakoś tutaj nie mam ochoty drzeć ryja. Ryja, do tego jestem zmęczony jak cholera po tym podjeździe. Czy jak zmęczyłem na podjeździe, wiem, że będzie jeszcze gorzej na zjeździe, bo będę tratował hamulce. Ostatnio nagrzałem przedni zacisk, więc no. Ja już tu kiedyś byłem, chciałem wam to pokazać. Wiem, że ten vlog nie jest taki super, ale no czas mnie goni, nie? Jednak jak siedzicie autem, to blisko jesteście granicy, ja jestem w miarę daleko. I tutaj jest drop. A nie, chyba nie. Tam są schody. Jakbyście nie zauważyli. Ja za cholerę nie wiem, gdzie prowadzę. Autentycznie nie pamiętam. Więc licząc na hojność Czechów. Albo w sumie, bo tu jest też jeszcze jedno takie wejście od dołu. Jeżeli to jest to, nie ma sensu. Sorry, że się trzęsie, ale w tym wszędzie kamienie, dziady. Tak, patrzcie to. Kumacie? Muszę to rower coś oprzeć. Idę na dół zobaczyć, czy jest wejście na to, gdzie widać miasto. Bo może stamtąd będzie widać. Nie wiem, w ogóle nie pamiętam, że to jakieś były bilety na punkty widokowe, nie ma te. Dobra.
może jest. Ale dziada nie zostawia. Macie, wchodzicie sobie. Krosik. Z taklejką Monstera i z customowymi częściami. Tu. Jestem. Jakby sobie nie będę tu jeździł, bo się roję od takich dzikich przejazdów. Gdzie ja w ogóle wlazłem, ty? What the fuck? I need help. Albo nie. Kotek. Idę dalej. Na te deski już nie wejdę. Ale zdjęcie zrobię. No bo jest to, co chciałem, więc... Nawet sobie odłożę. A cię będę widział, jak ktoś idzie. Ja chcę wam zrobić zdjęcie, ale ja na tym nie chcę stać. Nie no, coś wy głupi jesteście, za to wejdę. Macie, tam by było lepiej, ale zamknięte, kuś. Jestem prawie przed 20, a tu za jakieś, nie wiem, no kurwa, 20 minut 20. Rower jadę do domu. Znaczy nie, jeszcze nie do domu, do domu jadę jutro. Dobra, łap panoramę od daleko wody. To nagranie to jak to ktoś kiedyś powiedział, ruskie porno, chuja widać. To powiedział Adbuster, żeby nie było, że ja jakieś dziwne rzeczy wymyślam. Kuźwa. Nie. Dobra. To idę tam, skąd przybyłem. Czyli z tamtej strony gdzieś. Na upartego mógłbym pójść tu, ale te deski nie budzą mojego zaufania. Ja cenię. Miałem już jechać do domu, w sumie się zaraz zbieram, ale wam powiem, że się tak przyjemnie łazi, że ja pierdzielę. Gorsze jest to, że moja sieć tu odpieprza manianę, więc... Jeżeli ktoś do mnie z Polski dzwonił, tak jakieś 15 sierpnia, to wiedz, że nie miałem opcji odebrać, bo tu mi telefon nie dzwoni, ale no. Pokażę wam, co widzę przede mną, bo mój widok nie jest za ciekawy. Jest droga, może tym gdzieś dojadę. Jadę, tylko nie wiem w sumie gdzie wyjadę, no ale cóż. Ej, taka akcja, że czym bardziej sobie skracam, próbuję skrócić drogę, tym ją wydłużam. Autentyk, nie? Bez tego rowera ten tu zgubił i zdechnął Czechach. W tym Czechach, tak, w tym Czechach. Ale widok nie jest zły. Powiem wam szczerze, że w Nachodzie tu jeszcze nie byłem. Ale szukam głównej drogi, jadę do tego Alberta, bo już mi się dzień kończy. To jadę. Szkoda, że się spóźniłem, ale mają tu, kuźwa, mają tu sklep Highbike'a, ty. Ale akcja, patrz. Sama rowery, sama Pilgrima. 7... Kradną. A ty sobie po przyszłego bajka przyjadaj. Takie same jak sam Pitkim, tylko tego jego digota tu nigdzie nie ma, no ale... Oryginalny sklep Highbike'a. O kurwa, taki na 27. Jedzie pociąg i Marcel by mi tego nie wybaczył, gdybym tego nie nagrał.
Ale kuźwa, sklep rybaka, muszę tu przyjechać z kasem, coś kupić. Te rowery są piękne, taki sobie coś chcę kupić. Tylko nie elektryczny. Jak ktoś nie wie, mam w planach kupić rower downhillowy, tylko no nie taki. I nie za te pieniądze na pewno. A w ogóle to jest bateria na kluczyk, taka akcja. Damper, yeah. No jeszcze tylu downhillów w jednym miejscu nie widziałem. I masz Marcel pociąg. Jak wiesz to, to powiedz. I się zbliża burza, kurwa czy burza, kuźwa ten. Deszcz. Ale najważniejszy pociąg dla Marcela. Ale kurwa golfik. Fioletowy, tylko zaski. Są takie szynobusy tutaj, że... Ale sklep Highbike original. Yeah, this is it. Send it, kurde. Tylko to słowo mi przychodzi do głowy, jak widzę rowery Highbike'a. Send it. Od sama Pilgrima. A w sumie co mi... O, w ogóle to jest sklep z bronią. A co mi szkodzi? Jeżeli nie wiecie, o kim mówię, a rozumiecie w jakimś stopniu angielski, to macie link w opisie. Jak nie rozumiecie, to też możecie oglądać, ale... Pół produkt co będzie, bo to gościu z Anglii. Dobra, i lecę do granicy. Proszę bardzo, bunkier. A ja czym będę dalej odjeżdżał, leżał, to będzie większa lipa, więc... Tu na chody to zakupię jakieś czeskie do domu i... Do domu i jutro do domu. Jak jeździłem po Kudowie, to się do mnie gościu dojebał. Taka ciekawostka, czekam na przejście. Że... No patrz, jedzie i gra, bo nagrywałem akurat, miałem telefon w ręce. Ojej. Dobra. Powiem wam, że... Za taki wyjazd jak ja nie dacie więcej niż 5 stówek. A jest super, polecam. A, i Tolek, może chcesz jakiś model? Kto? Ha, pozdro dla komatki, tylko mogę powiedzieć, co chodzi z Tolkiem i modelami. I ja naprawdę wpadam do tego domu. Wczoraj jest jeszcze niezmodernizowany czerwony kamflant, taka ciekawostka. Bo u nas są już takie bardziej szare te kamflandy, w sensie... Więcej szarego niż jakiegokolwiek, a tu mają jeszcze te oryginalne takie. Ciekawostka na zapchanie czasu. I powiem wam, że żałuję, że nie skakałem teraz z kamerką, bo zrobiłem tak wyśmienity trik, że ja pierdzielę. A tu jest fajny skok. Wiem, gdybym się nie bał, że się zabiję, ten taki coś skoczył. Patrz, tu się wybijasz, tu lądujesz. Dobra. Kuźwa, jadę, bo nigdy nie dojadę. Się nawet owce pasą. Aha. Sorry. A, Polacy, dobra. Never mind, nie będzie problemu. Bo stanąłem jakby na pasie dowjeżdżając. Ale chciałem wam pokazać, patrzcie jak się dla was kuźwa poświęcam. A wy nie subujecie tego kanału. Ja mam statystyki, kto ogląda ze subem, a kto bez. Jak tak youtuberzy mówią, że bo mnie tyle ogląda, a nikt nie powie, nie subuje. To ja wam powiem, że to jest racja, bo jest aplikacja, która to sprawdza. Dajcie tego suba, będzie więcej wyjazdów. Następny nie wiem kiedy, ale gdzie to wam? W sumie też nie powiem, bo teraz nie powiedziałem i proszę bardzo, jestem.
Więc jest super. Jadę sobie kupić, no, takie czeskie rzeczy, ogólnie takie bardziej czeskie, nie? No i tu mam jedną z najlepszych pizzerii, pizza jak wygląda. I na Polskę. Kupiłem sobie tak rzeczy. Nie wiem jak to spakuję do teraz. Niestety coś na czym się zawiodłem. Na szczęście tu jeszcze chyba będę za półtorej tygodnia. Ulubiona pizzeria zamknięta. Ale teraz to muszę gdzieś usiąść i waszą sobie wypić najlepszą napojem na świecie jako follow. Mam jeszcze dużą plecaku, którą do domu zabiorę. Jest kuźwa ciemno. To wasze zdrowie na granicy. Jeszcze po czeskiej stronie. Najlepsze, ja wam powiem. Kanada. Nie zapłacili mi za to, ale to lubię. A tam nie będę nagrywał, ale kontrola policyjna tych troków. Wszystkie firany, tylko jeden tam chyba izotermę zatrzymali. XD. A tu ktoś bokiem zawracał. No i tu mają takie same lampy do oświetlania ulic jak ziemniak u siebie w studiu do oświetlania samego siebie. No to welcome to Poland. Oh shit, here we go again. Dobra, Orlen. To jest polska strona. Byłem w Czechach i wróciłem w Czech. Ale wyjazd jak najbardziej na plus. Zobaczyłem nic nowego, ale coś nagrałem. Będzie na YouTube'a. No i fajnie. Dajcie łapkę, dajcie suba, żeby było więcej takich wyjazdów, jeżeli chcecie, tak? W przyszłości odpalę, jak będzie duża ilość subów jakiegoś Patronite'a. I z tego Patronite'a będzie szło na różne moje wyjazdy. I też będzie jakość tych nagrań super, nie? Bo to jest mój wyjazd wakacyjny, chciałem sobie tak nagrać. Nie wyszło najlepiej, wiem. Planowałem inaczej, też wiem. Chociaż tego byście nie wiedzieli, jak planowałem. No i cóż, no kurczę. Wyszło według mnie fajnie, znaczy jeszcze nie wiem jak wyszło, jeszcze nie montowałem. Dobra, pierwszy głupot. Macie? Tam wisi amerykańska flaga. Stikam na chatę, posiedziałem sobie tu przez telefon, pogadałem. I wam przydam w ogóle tipa, którego sobie wymyśliłem. Jak jedziecie na rowerze i chcecie zjechać na ulicę i zobaczyć, czy nic nie jedziecie, nie odwracajcie tak długo i patrzcie, co coś jedzie. To tak można się szybko odwrócić, tylko trzeba patrzeć nie, czy auto jedzie, czy światła widać. Czy wam światła nie mrugają. Taki głupi bajer, jak go dzisiaj testowałem i działa. A ciemno jest, nie mogłem lampki wziąć, ja nawet nie wziąłem ich ze sobą. Dobra, jadę przez park stojowy i do domu. Bardzo się cieszę w ogóle z zakupu tych streamów dwójki, z dwójek, platformy, bo są świetne. Dobra, jadę głównym takiem. Nie jadę na Willi, bo za dużo turystów. Więc nie nagrywam, więc lecę sobie już tutaj na chatę. W ogóle podlewać jakby zepsuty. Zraszacz, o zraszacz, tego co fajnie. Dobra, jadę. A, i jeszcze obowiązkowo trzeba zatrzymać się przy pająku z takiej źródełko. Super, że kłapę uwaliłem i się napić lekko trochę wody, więc się trochę tej wody napiłem. To jest woda z podziemi, taka dziwna, bardzo mi się przerazicie, ale taka metaliczna, ale piłem ją 1000 razy i się nic nie stało. Dobra. Zobaczcie, lampki są wyciec, magia w górę, nie? Jedziecie, macie. Na jednym poziomie lampki, patrzycie w bok i są wyżej. No. I miałem przez taki bardzo fajny ten tegres, no nie wiem jak to nazwać. No. Oh.
Taki dziwny ten tangens. I lampy. I tu wczoraj poznałem takich shooterów tutejszych, może to oglądacie. Miałem się dzisiaj z nimi spotkać, ale nie dałem rady. Jak oglądacie, to serdecznie was przepraszam i pozdrawiam. What a relief to live life golden. Yeah, we'll go.